Okej, moi drodzy, jestem Tomas w kolejnym filmie na moim kanale, a zarazem w trzecim odcinku z drugiej serii Minecraft. Powiem wam tak, na dzisiejszy odcinek mam trochę więcej pomysłów, w sensie mam coś chcę na nim zrobić, a nie tak jak w poprzedniej, czy no w poprzedniej też coś zrobiliśmy, ale dużo, dużo mniej. Dzisiaj mam pomysł, żeby zająć się tym klifem i najpierw chciałem wam tylko powiedzieć, że wszedłem już sobie na serwer chyba jakoś o godzinie 10, jest teraz 10:18 i było kompletnie cicho na czacie i zacząłem sobie pisać z wszystkimi na czacie i nagle się cały czat obudził i teraz o. W ogóle zauważyłem, że znaczy przynajmniej jednej osobie, a nie wiem jak tam w większości, ale mi się też podoba jak sobie bardziej pomontuję filmy i myślę, że ten film z Minecrafta też spróbuję trochę zmontować, o ile będę miał czas, żeby wam ten film jeszcze dzisiaj wstawić i muszę jeszcze dzisiaj nagrać 3, żebyście mieli jutro i w poniedziałek, bo jutro mnie nie będzie w domu, także mam trochę na głowie, ale damy radę, ogarniemy, znaczy mam taką nadzieję. Jeżeli nie byłoby jakiegoś filmu za jakiś czas, to się jakoś bardzo nie dziwcie, jakby była jakaś przerwa jednodniowa, czy może dwu, no coś się może wydarzyć. Schowałem w ogóle sobie żółwie do łódek, bo mi uciekały i nawet złapałem sobie 3. Dobra, okej. Okay. Plan jest taki, że zalejemy sobie to tutaj wszystko wodą. Nie wiem jeszcze na ile odgrodzić te jaskinie, nie jaskinie tutaj wszędzie. Wpuścimy sobie tutaj żółwie, które tak jak już wam mówiłem, zapakowałem tutaj, dlatego, że one pływały, uciekały i no, musiałem je jakoś zablokować w jednym miejscu. Poza tym jak sobie zrobię tutaj takie szybkie przejście, to będę mógł sobie nimi tutaj jakby te łódki spłynąć z wody. No wiecie o co mi chodzi chyba. I co? I postaram sobie się jakoś ładnie to zabudować już w jakiś sposób ten kamień. No coś wykombinujemy, ale będę mógł sobie spokojnie tutaj wpuścić te żółwie. Później będę chciał od razu też zabudować sobie dirtem tam w miarę. Wpuścić sobie tą owieczkę, wpuścić sobie tam te wszystkie kurczaki, które, znaczy to właściwie już te leżą sobie tutaj na dole. Ale gdzieś tu chyba jeszcze biegał jakiś kurczak, tak mi się przynajmniej wydaje. Te wszystkie też sobie zrzucimy na dół. W sensie generalnie wszystkie zwierzęta będę sobie trzymał w tym miejscu. To jest tutaj, okej. Okay. Czyli tutaj mamy jeden chunk, tu jest drugi chunk i tutaj jest, czyli to jest na trzech chunkach. No dobra, no to spoko. No to powinno zadziałać. A tutaj w tym miejscu generalnie, gdzieś mniej więcej tutaj, będzie sobie domek, który będzie nad tą przepaścią tak jakby. Będzie miał takie zejście w dół i pod ziemią tutaj będziemy mieć dopiero jakieś rzeczy. A tutaj będzie, no wiecie, jakieś, tu akurat będzie może taka duża plaża, może jakiś, nie wiem, tarasik sobie zrobię. A tutaj będzie dużo, też ten domek może delikatnie wyciągnę, tak? I tutaj będzie dużo takich różnych drzewek, nie drzewek, no generalnie takie, wiecie, takie dżunglowe rzeczy różne, fajne. Dobra, to pierwsze co potrzebuję to jest żelazo, żeby zrobić sobie wiadro, tylko przepalę sobie jeszcze to żelazo, które tutaj mam. Dobra, okej, okay. Tak sobie powinienem dać radę. I teraz tak, możemy sobie, może inaczej, może najpierw to kurde zabiję dirtem od dołu w miarę. I zobaczę jakby zablokować te wszystkie, co wam mówiłem, niektóre z tych tuneli. Tam jest tak, tutaj mamy jeden tunel. On myślę, że będzie akurat spoko, żeby sobie tutaj był. Ten żwir może ewentualnie jakoś usunę. Tutaj, no tutaj jest to w miarę zamknięte, także okej. Okay. Tutaj jest przejście, o cześć kurczak. Tutaj jest przejście do tego. Okej, tu jest taka fajna jaskinio grota, to też jest spoko. Tutaj możemy sobie to jeszcze skopać, żeby było prościej sobie tędy przejść. No i fajnie, to może tak zostać, okej. Okay. Czyli tutaj mamy w miarę tak bezpiecznie, to ewentualnie mogę trochę tego żwirusu skopać. Będę musiał tylko trochę to prawda doświetlić, ale będzie okej. Okay. Tutaj jest takie małe zejście w dół. No może też zostać, tylko świeczuszka. Tutaj już nie ma żadnych zejść, tu jest jakieś zejście w ogóle wyżej. A, to jest tylko taka, taka jaskinka malutka, okej. Okay. Taka wnęka można by powiedzieć. I tutaj mamy jeszcze to zejście, które ja bym chciał najlepiej zamknąć chyba, chociaż bo tu jest to jaskinia, a nie, czekajcie, to jest jeszcze inna jaskinia i ona może być otwarta, to jest spoko, to sobie zostawimy, to chyba nawet jeszcze tego nie pokazywałem, że tu jest taka jaskinka, to można nawet jeszcze wykopać trochę, o, coś takiego z tego zrobimy, pyk, dobra, a gdzie jest to zejście, znowu zapomniałem, a czekaj, to zejście było gdzieś tutaj chyba, tak, tędy się szło i gdzieś, o, tutaj jest, dobra, znalazłem i to raczej będę chciał zamknąć, żeby mi tutaj żaden żółw czy jakieś inne coś nie wyszło, bo mimo, że wypłynął już na powierzchnię tędy, także to sobie zamknę, ale ewentualnie kiedyś może to na przykład zabuduję jakimś szkłem czy coś, też będzie fajnie. No ale jak na razie to zamknę, jak na razie sobie to zamknę, czyli tak, tylko muszę jakoś to zrobić tak, żeby to sobie oznaczyć, żeby pamiętać o tym. Dobra, okej, okay, możemy coś zaznaczyć netherrackiem, także raczej o tym nie zapomnę, mogę nawet zrobić jeszcze inaczej. Zróbmy inaczej, zablokuję to kratkę dalej i, o, i będę na pewno wiedział, że to jest tutaj, nie? Pyk, dobra, fajnie. I teraz przydałoby się tylko zrobić tutaj ziemię i piasek, bo, no bo na takim kamieniu to nie chcę, żeby ktokolwiek tutaj, znaczy jakiekolwiek zwierzątko chodziło. Słyszę w ogóle tutaj jakieś szkielety i zombie, że będzie trzeba to sobie jeszcze znaleźć, bo gdzieś tu ponoć jest jakaś jaskinia w takim razie. Gdzieś to tu słyszę, dobra, postaram się to znaleźć. Tutaj, ewidentnie w tą stronę, że mnie to nic nie zabiło. Jestem blisko, czuję to. O, tutaj, dobra, w dół. Dobra, jak mnie zabiją, to raczej będzie spoko, także. Siemano. He. He. O kurde. Wow, wybuchy. Ha. Wow, wow. Wow.
Umrzyj, szkielecie, bo ty mnie najbardziej denerwujesz. Jezu, prawie nie żyję. Ha! Udało się! Jej! Dobra, musimy sobie to oświetlić. Ja wiernicze, dużo tego było. Nie, no jeszcze pająki. Serio. Czekajcie chwilę. Uno momento, okej? Okay? Chwilunia. Sekundka, zaraz do was przyjdę. Żeby pójść w tą stronę, jak na razie. Słyszałem Endermana, to się tego troszeczkę boję, chociaż. Akurat Endermana zabić to nie jest tak jakoś bardzo trudne, jeżeli się wyteleportuje stąd. Ćmano. O kurde, potrzebuję się na niego już i tak. Gdzie on? Jest jak głośno. Zniknął. Okej, okay, no może być i tak. O kurde, jest. Okej, okay, dobra. Dobra, idźmy tam jeszcze raz. Ciekawe jestem, czy ten Enderman będzie dalej na mnie zły, czy może już się odobrazi. Puśćmy jeszcze więcej świeczek. Chodzi. Co jest? Oberiesz ty? Ej, halo. Ej, no, halo, najpierw mi się bogujesz, a później mnie chcesz zabić, no chyba cię coś pogrzało, he? Umrzyj, kurde, a nie, mi tu, no, serio? Jakby ktoś nie pamiętał z pierwszego odcinka zbagowane szkielety, to proszę. Dobra, okej, okay, pająk, też jest spoko. A nie, nie mam świeczek. Słabo trochę. Dobra, muszę się wrócić. I kurde, muszę patyki zrobić. No weź ty naprawdę mnie nie denerwuj, co? Kurde, spadaj, że... Ja wiernicze. O, znikli wszyscy. Okej, może być i tak. Dobra, jeszcze raz. Kurde, weź ty naprawdę umrzyj, proszę cię. Nie denerwuj mnie, naprawdę. Dajże spokój. Ale w ogóle dusza ta jaskinia. Jezus Maria, jeszcze większa. Ja tu się nie szczykowałem na... O, wow, czekaj, co? A, okej. Okay. Ej, to fajne w sumie. Coś też jakoś wykorzystać. Tu jest zamknięte. Ej, no to fajne. I nie słyszę już przynajmniej żadnych szkieletów ani nic, także chyba już koniec. Spróbuję się wykopać do góry, zobaczymy gdzie dojdziemy. O kurde. Nie chciałbym robić tego wejścia przez wodę, bo to trochę średnio mi się widzi. Ale chciałbym może wyjść gdzieś na górę? Aha, super, świetnie, genialnie, fantastycznie, idealnie, perfekcyjnie. O, udało się, jej, dobra, i to wyjście będzie gdzieś tutaj, dobra, już lepiej niż przez wodę. Dobra, mogę w końcu wrócić do robienia tego, co chciałem zrobić. No wybuchnij, wybuchnij, no albo spadnij się zabij. Dzięki. Dobra, i teraz myślę, żeby może to zrobić jeszcze kratkę niżej, albo inaczej. Zróbmy tak. Okej, okay, coś takiego myślę, że będzie spoko zrobione. I teraz tylko będzie trzeba tutaj zrobić... Myślę, że tutaj zrobimy sobie takie bajorko z wodą, a tu już będzie normalnie ziemia. Tylko największy problem teraz będzie chyba z doprowadzeniem trawy tutaj. No dobra, czyli tak, czyli tutaj wylejemy sobie wodę. Zresztą stąd ją chyba też puszczę, żeby sobie tylko te żółwie tutaj wyrzucić. Zrobię tylko jeszcze tutaj ziemię w tym miejscu. Myślę, że ta jaskinia już może być normalnie kamienna. Gdzieś jeszcze to zobaczę, no i chyba jak na razie będzie okej. Okay. Mam taki, mówię, pomysł, żeby cały ten kanion tak jakby zawalić sobie ładnie dirtem, zawalić sobie piaskiem i tak dalej. I zrobić tutaj zrobić jakieś liany, jakieś takie, te na przykład z netheru, gdzie są, nie wiem czy wiecie o czym teraz będę mówił. Ale jak są w netherze takie też winorośle, no takie zarośle, narośle, śmieszne, to też mogę sobie, będę mógł sobie je to, wiecie, gdzie poukładać. To będzie fajnie wyglądał, tak mam przynajmniej nadzieję. Będą sobie tutaj wszędzie chodziły żółwie, będą sobie chodziły kurczaki i tak dalej, no całe takie, wiecie, zwierzątka będą sobie tutaj wszędzie szły, chodziły i będzie fajnie. Tutaj jest jakieś, aha, to jest ta jaskinia, dobra, no to sobie możemy jakoś tak to sensownie wejście może jednak zrobić, coś takiego o, jojko się wykruło, daj mi to jojko. Dawaj, jojko. Myślę, że w ogóle będziemy mogli sobie zrobić tutaj w tym miejscu takie barierki, żeby tutaj na przykład wpuszczać tylko i wyłącznie. Ej, co mnie bijesz? Przecież jest dzień. O co ci chodzi? Możemy sobie tutaj może w tych jaskiniach jednak zrobić jakieś barierki, żeby sobie te zwierzątka nie wchodziły wtedy, kiedy ja nie chcę tego. W sensie, no, może akurat tą jedną jaskinię im zostawię, bo ona jest taka dosyć duża i tutaj nie ma za wiele takich rzeczy, gdzie one mogłyby się gdzieś podziać daleko. W sensie ona jest taka szeroka, ale nie jest długa, nie? A reszta tutaj wszystkie są takie długie, po co na przykład tą, bo ta też jest taka mała. To myślę, że też sobie wodą to zaleję. Właśnie a propos wody, może od razu ją się od razu wyleję i będę miał już tą jedną rzecz z głowy. Zobaczymy też sobie, jak to wygląda już. Dobra, i teraz zalewamy sobie wodą tutaj, wszędzie dookoła najpierw. Okej. Okay. Wiecie, tutaj też później będę mógł sobie dać takie... Tu się woda trochę zbagowała. Będę mógł sobie też dać takie, wiecie, dodatki te z rafy koralowej, nie? To też będzie fajnie wyglądało. No dawaj, postaw się. No trochę tego stawiania wody będzie. Jeszcze ta woda się baguje. Przyszła mi teraz taka myśl, że może zrobimy mi kawałek chociaż plaży. Taki, nie wiem, tak to przykład dotąd. Tu w sumie wszędzie dirt będzie, a plaży w ogóle. Okej, okay, coś takiego, tylko tą wodę jeszcze muszę tutaj uzupełnić, bo ona tak się oczywiście zepsuła, bo jakby inaczej. Będzie trzeba to zakopać całe i tą wodę, albo może po prostu wystarczy, że zakopię i ta woda już się poprawi. Tutaj jeszcze się ta woda tylko niech zrobi i będzie chyba dobrze. Dobra, udało się. Chyba, nie, jeszcze nie, tutaj chyba tylko jeszcze jak postawię będzie dobrze. Git.
Dobra, no to chyba coś takiego będzie dobre. Tutaj mamy sobie tą plażę taką małą, tutaj dalej jest piasek, tu, znaczy tu jest ziemia, tu można by może jeszcze piasek zrobić. Okej, okay. Wodę chciałem jeszcze wlać tutaj, w to miejsce. Zrobiłbym w ten sposób, by to ładnie wyglądało. Taką większą tą plażę stąd jeszcze i ona może będzie nawet tak się fajnie rozchodziła, to może będzie w ogóle lepiej. Tutaj jeszcze tylko musiałbym to tak ogrodzić piaskiem. O, i spoko. I fajnie. Nawet jeszcze delikatnie bardziej bym to... Okej, okay, dobra, spoko. Fajnie to wygląda, fajnie, fajnie. Tutaj mamy ten, ładnie jest, ładnie, ładnie. Będzie tutaj naprawdę fajny. Tu jeszcze będzie dużo do dopracowania, ale już zaczyna to w miarę wyglądać tak, jakbym chciał. Te żółwie teraz mógłbym sobie tutaj wrzucić, tylko właśnie, chciałbym sobie zrobić te płotki, o których mówiłem, barierki, murki. Już ty kurde wiedźmo, ty. Kurde. No i teraz mnie będzie to zabijało do jednego serduszka, no jejku. Jeszcze szkielet, tak, ciebie mi tylko brakowało, no. Ładnie, ciebie mi tu brakowało, kurde. Zabije mnie. No, tak myślałem. Dobra, miejmy nadzieję, że coś takiego mi wystarczy. I teraz tak, zablokować chciałem to tutaj, tu. Tak? Tak, to jest tutaj, okej. Okay. Teraz robimy sobie... jakby to tak sensownie... Nie, kurczek, kurczek, kurczek. Weź... Ej. Dobra, to zróbmy sobie w takim razie tutaj. Pyk, furtka i dwa płotki. Proszę bardzo, i mi nie przejdą. Bardzo ładnie. Dobra, muszę usunąć ten żwir, bo mnie tylko będzie denerwował tutaj po środku. No, i tutaj będziemy mieli sobie taką grotę. Tutaj będą sobie też mogli wejść. Tu jest zresztą woda, także też fajnie. No, podoba mi się to. Myślę, że już mogę ich w ogóle puścić, bo tutaj sobie na pewno nie wejdą. Tu ten kurczak cały czas staje w tym miejscu. Tu sobie mogą wchodzić na spokojnie, później im to podmienię pod ziemię. Tutaj już nic się takiego nie dzieje. Dobra, okej, no to lecimy z żółwiami w takim razie już. Myślę, że chyba nawet prościej będzie mi je tutaj zrzucić, bo mamy tylko jedną kratkę do zejścia. Otwieramy przepływ wody, uwaga! No nie, świeczki. O, świeczka, okej. Ale tam się zniszczą świeczki. Dobra. Może troszkę tego nie przemyślałem, okej? Okej, dobra, zrobiłem sobie taki spływ i teraz mogę sobie wejść do tych łódek i na spokojnie sobie zaprowadzić te żółwiki tu, gdzie chcę. I tak, wsadzamy sobie do łódek. Ej, teraz będzie to ciekawe. Wow! Okej. Okay. I płyniemy w takim razie. Tutaj, proszę bardzo. Hops. I siup. No, dawaj. Juhu! Jej! Zejdziemy sobie tutaj. No i tu ja mogę go odstawić. Shiftem się schodziło. Tak, dobra. Tak, żeby jego nie uderzyć, a łódkę... zabrać. Proszę bardzo. Dobra, mamy już jednego żółwika. Teraz jeszcze nie pod następnego. Tutaj przed chwilą biło tamtego coś, ale okej, dobra, udało się. No, to tak... tak wydaje mi się, że będę transportował większość rzeczy. Tą owieczkę też zaraz będą się przenieść. Hops! I siup! Wow, jak szybko, aż się serwer zbagował. I teraz też sobie ten łódkę... Okej, okay, udało się, żeby go nie uderzyć. I lecimy po następne. Piękne. Pieski niech sobie, mogą sobie akurat pieski chodzić na górę i na dół, bo one i tak będą się teleportowały za mną, także bez sensu jest je zrzucać tam na dół. Kurde, zombie mnie tu gonią. Muszę oświecić tą wyspę znowu. Oświecić. wow. Okej. Okay. Kurde, cały czas przyzwyczajenie klikam F, żeby wysiąść, a to shiftem się schodzi. I co? I teraz owieczka jeszcze tylko nam została. O, widzę, że żółwiki już sobie do wody weszły i sobie pływają, się kręcą w kółko. Okej. Okay. Być w miarę okej. Okay. No tutaj jeszcze będziemy sobie co prawda to poprawiali, ale jak na razie powinno im być dobrze, przynajmniej czysto teoretycznie. Nie kupię w ogóle jedno wie... A nie, dobra, mam wszystkie. Git. Muszę sobie tylko kurczaka zrzucić. Kurczak, płyń! Woohoo! I kurczak spływa. Okej. Okay. A te szkielety, to kurde, mnie naprawdę do szału doprowadzą. No kurde, szkielet! Ja cię... Zaraz! One musiał go przecież spalić. Tylko, że szkielet nie chce wyjść. Mądry, kurde. Dobra, ten już zginął, tylko szkielet, kurde. Zaraz psy na ciebie wypuszczę, to zobaczy dopiero, no. Bierzemy sobie w takim razie owieczkę na dół. Cyk, proszę bardzo. Cyk i płyniemy z owieczką. F5. Ej, spiżdżaj, bo mi teraz owce trafisz. Spływam stąd, naura. A, nie ma tak łatwo ze mną. Pyk, i do wody, perfekcyjnie. Dobra, shift i kurde, pająk. Pająk, ja wiem, że ty jesteś neutralny na mnie teraz, ale tak umrzyj. Dobra, owieczkę już tutaj mamy. Teraz będę musiał w ogóle ten spływ wody zamknąć, bo teraz będą sobie tutaj wlatywali z powrotem. Czy coś tu jeszcze mamy? Czy mamy tu jeszcze jakąś owieczkę, jakiegoś cokolwiek? Nie, już nic tu nie ma. No dobra, no to w takim razie zamykamy przepływ wody i będzie już koniec. Stąd w sensie. Cyk, woda się już zamyka. Także teraz otworzymy im tutaj też przejście do następnej strefy. Do strefy jaskinnej. Widzę, że jakiś zdenerwowany creeper jest i mnie zabił. Dobra, okej. Okay. To wszystko już jest. Mamy kupię kurczaki.
co prawda dwa, a wydawało mi się, że jest więcej, chyba że gdzieś tutaj jeden jeszcze utknął. Mamy sobie żółwiki, mamy sobie wszystko, no i fajnie, zaczyna być to naprawdę fajnie. Myślę, że to w ogóle możemy sobie jeszcze zedytować, zmienić sobie tak, żeby było tutaj jeszcze też wygodniej i łatwiej i lepiej i w ogóle super było. Zróbmy tak, bo tutaj mamy wodę, zróbmy sobie tutaj taką jeszcze plażę dodatkową. Czyli wykopiemy sobie tej żółwik, wykopiemy sobie tutaj jeszcze wszędzie to. Rzućmy jajko, czy coś wypadnie, dobra, pff. Okej, dobra, coś takiego, to wygląda naprawdę coraz lepiej, znaczy w sensie zaczyna wyglądać dobrze. Okej, tutaj sobie dajemy jeszcze świeczki wszędzie oczywiście, bo tu ciemno jest jak na razie. Teraz zostanie taki grotowy klimat, ale myślę, że to jeszcze zapełnia sobie tutaj wszędzie dirtem i tak dalej, ale chyba już nie w tym odcinku. Dobra, zrobimy sobie tak, żeby tutaj jeszcze mogły sobie wchodzić te zwierzątka, takie schodki tutaj będą. Czemu by nie? No wszystkie tutaj zwierzątka pchają, dlaczego? Tamta jaskinia kiedyś będzie otwarta, no wszyscy tam poszli, wszyscy. Tutaj są dwa kurczaki? No dwa. Serio? Co jest? Dlaczego? No patrzcie, no wszystkie kurczaki tutaj są. I ja nie mogę. No dobra, okej, no to niech na razie sobie tutaj będą. No dobra, no to kurde, no to jest fajnie. No stworzyliśmy już tutaj żółwikom taki mały azyl. Tu jest trzeci żółwik, sobie tutaj usiadł. To jest jego miejsce. I zaczyna to naprawdę fajnie wyglądać. No myślę, że w następnym odcinku będziemy sobie jeszcze to miejsce kończyli. Czyli dokopiemy sobie jeszcze może całe to już będę się zajmował ścianami tak naprawdę. Zrobimy sobie tutaj jeszcze te schodki, tam całą tą jaskinię może akurat zostawię. Niech ona będzie w takim dzikim klimacie. Tu sobie coś zaczniemy robić powoli, w tym miejscu tu, całą może tą ścianę w ogóle chyba bym zburzył, tutaj, no wiecie, tak żeby to było ładne, przestrzenne. Zacznijmy się zajmować coraz bardziej i później gdzieś tam w kolejnych odcinkach będzie trzeba tu w ogóle trawę przenieść. Ej, później gdzieś tam w kolejnych odcinkach będziemy się zajmowali budowaniem domu tutaj i tak dalej, później podziemia, no generalnie jest dużo, dużo do roboty, ale ogarniemy, no zaczyna to wyglądać fajnie. Nie podoba mi się tylko, że ten żółw stoi na tym bloku tak wysoko. Stój sobie tak, będzie fajnie. Widzę, że tutaj wody one tak średnio chcą wchodzić, ale może dlatego, że ta woda jest za mała. Może im trochę powiększymy tą wodę tak trochę, bo może faktycznie za małe to jest dla nich. Może tak być. Jeszcze rzuciłbym tymi dwoma jajkami. O, jest kurczak! Mały, o kurde. Jest mały kurczaczek, trochę go uderzyłem. O nie, wpadł do wody. A oraz kiedyś wypłynie. No, ale kurczaki też będziemy mogli sobie tutaj hodować, tylko że owieczka jest tylko jedna, ale może się kiedyś... Oj, tu jest jeden kurczak. Co ty tu robisz? Lego. Spadaj do wody. Miłego spadania. Kurde, to mamy więcej kurczaków. Tak mi się właśnie wydawało, że było ich więcej, tylko że mi jeden się ukrył. Może kiedyś tu się jeszcze, jak będzie trawa, zlepi jakiś i owieczka czy coś. Ale zaczyna to naprawdę być fajne. Możemy sobie jeszcze pieski uruchomić, że tak powiem. Chodźcie tu, no. Wejdźcie sobie tutaj, będziecie się fajnie bawiły ze wszystkimi. No, no kurde, szkoda, że trawy jeszcze nie ma. O, jak spadły, Boże. Tylko wszyscy tędy tutaj chcą wejść, a tam jak na razie przejścia nie ma. No i tutaj jest fajno, fajnie to wygląda. Naprawdę mi się to podoba. Ale tu fajnie. No, wydaje, możecie pisać, czy wam się podoba taki pomysł na właśnie taki azyl dla zwierząt generalnie. Jezus Maria, one się tak dziwnie teleportują. One się nie przenoszą tak nagle, tylko one po prostu tak jak tak lecą bardzo szybko. Taki dzisiejszy odcinek był taki, że mniej mówiłem, więcej robiłem i mniej... Wow, był latający pies. Mniej robiłem, mniej mówiłem i więcej robiłem. Mniej mówiłem, więcej robiłem. I nie opowiadałem jakichś zbędnych rzeczy o sobie. No, to... Postaram się jakoś fajnie to zmontować i mam nadzieję, że będziecie z tego odcinka zadowoleni. Mówię, na cenę odcinku zajmiemy się dalszą częścią budowy tego całego, tej jaskini, później ściany, później to będzie wszystko tutaj liany i tak dalej, wszystko to będzie trzeba sobie poukładać, a te rzeczy, o których wam mówiłem, że te z netheru, to są te, o, lamelloporość i gdzieś tutaj mam jeszcze taką drugą, niebieską, albo nie, drugiej niebieskiej, bo jej nie wziąłem, ale widzicie, coś takiego, jak, bo niebieskie sobie spadają od góry, nie, i coś takiego, jak sobie popostawiamy tutaj wszędzie, gdzieś na przykład w tej jaskini, wiecie, będzie sobie to rosło do góry, nie mogę tego postawić? To można postawić tylko na deryaku? A nie, to się od góry stawia, okej. A, to nawet lepiej. Patrzcie, jak postawimy sobie takie coś tutaj i to będzie sobie tutaj wszędzie rosło, będzie to sobie tak schodziło z tych ścian, to będzie pięknie, nie? To sobie musi urosnąć oczywiście, nie? Ale kurde, naprawdę, wydaje mi się, tu będzie sobie te wejść. O, już jak się wytrze pod wody. No będzie fajnie, o, i to sobie będzie rosło, będzie super. Jak na razie to wygląda tak średnio, bym powiedział, ale będzie ładnie. Tu też oczywiście sobie damy latarnię, no te świeczki jak na razie tak daję, bo nie chcę sobie tego, żelaza tak dużo marnować, nie? O, jak one się wytrzepują z wody. Strasznie fajna animacja. Dobrze, no to moi drodzy, jeżeli film wam się spodobał, to zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji, żeby kolejnych filmów nie przegapić z Minecrafta, czy też może Cities Skylines, bo filmów pojawia się oczywiście ostatnio sporo. Poza tym teraz jest przerwa świąteczna, także też tych filmów jest dużo, bo mam więcej czasu do nagrywania i trochę też montaż się bardziej bawię, bo też jakby mogę. W linku też w opisie jest mój Instagram, dawno nie reklamowałem, także mogę powiedzieć. Tam czasem się coś pojawia, często jakieś informacje a propos filmu, chociaż ostatnio też nic nie stawiałem, ale postaram się do tego wystawiania wrócić. A więc co? Do zobaczenia w kolejnym filmie.